Muszę odebrać. Ola? Tak? Kocham cię. I ciebie też. Artur. Znamy się? Jeszcze nie, ale będzie okazja, by się poznać. Nie sądzę. Mam dla ciebie ważne zadanie. Musisz je szybko wykonać. Człowieku, o czym ty w ogóle bredzisz? O zostaniu moim współpracownikiem. Sorry, ale ja nie będę z tobą współpracował. Przytul mocno Olę i życzę jej szerokiej drogi. Może jej się przydać. Będziesz ze mną współpracował? A mam inne wyjście? Owszem, możesz odmówić. Ale wtedy twoi rodzice i brat... Sam wiesz. Piękne miejsce, prawda? Idealne na śmierć. Świetne. Po co mnie tu zabrałeś? To będzie twój drugi dom, Arturze. Co takiego? Wyjaśnię ci w swoim czasie. A teraz werbuj mi jeszcze kilku współpracowników. Da się zrobić? Tak. Bardzo dobrze. Od dziś trzymamy się razem. Musicie mi zaufać. Czeka nas bardzo dużo pracy. A jeśli ktoś będzie się buntował, wie, jaki los go czeka. Śmierć. Słuchajcie, recenzje prawie same pozytywne, no opinie użytkowników też w sumie na plus. To co? Jedziemy. Słuchajcie, nie dawajcie się dłużej prosić, co? Stawiam bilety i stawiam przejazd, tylko pojedźcie tam ze mną. Proszę was, Ela. No ja sama nie wiem. No proszę. No w sumie to mogę pojechać. Wiki. Jak stawiasz, to pojadę. No ba. Ale jeśli będzie słaby film, to zabiję cię za zmarnowanie mi 2 godzin z życia. Okej, okay, dobra. Masz tak w banku, ale film będzie świetny, gwarantuję ci to. A jak nie, daj sobie rękę uciąć. Tylko żebyś później nie płakał, że nie masz ręki. Dobra, dobra. Okej, okay, jeszcze teraz tylko transport. Dzień dobry, chciałem zamówić taksówkę na Leśną 7. Tak, Leśna 7. Dobrze, dziękuję bardzo. Do widzenia.
Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Do kina klucz prosimy. Nie ma sprawy. Już jedziemy. Ilu jeszcze ich będzie? W sumie ma być 11 osób. Całkiem dużo. Sami młodzi, sprytnie. Będzie łatwiej nimi manipulować. My też nie należymy do najstarszych. Dlatego jesteśmy tutaj, a nie w innym miejscu.